Cześć, tu Ernest! W ostatnim filmiku poruszyłem temat kuli energii, która unosi się nad skarbcem w zalewie zdobyczy. I nie bez powodu. Jeśli chodzi o fabułę Fortnite, to następny krok będzie ściśle powiązany z tym właśnie tajemniczym obiektem. Ta kula energii otrzymała już nawet oficjalną nazwę. Donald Mustard, dyrektor kreatywny w Epic Games, na swoim Twitterze jako lokalizację ustawia zawsze nazwę najważniejszego miejsca lub wydarzenia, które ma aktualnie miejsce w Fortnite. W tym tygodniu jest nieoczywiście kula energii. Według pana Donalda to tak zwany zero point. Nie ma oficjalnego polskiego tłumaczenia, ale po polsku brzmiałoby to mniej więcej punkt zerowy. Co ciekawe, istnieje taki termin jak energia punktu zerowego. Do szczegółów zaraz przejdziemy, ale jeśli teraz byście wpisali hasło energia punktu zerowego w Google Grafika, to niedługo wam zajmie znalezienie takiej oto grafiki. Nie przypomina wam to czegoś? Już chyba wiemy, czym inspirowali się twórcy gry. Wracając do definicji, to jest zlepka bardzo skomplikowanych rzeczy. Mała uwaga, wkraczam teraz na pole bardzo skomplikowanych spraw i najmocniej przepraszam, jeśli coś pokićkam. Dobra, czytając polską stronę Wikipedii na temat energii punktu zerowego, moją uwagę przykuło to, że w pewnym przypadku można ją też nazwać energią próżni. Energią próżni. Słowo próżnia można przetłumaczyć na angielski słowem void. I to jeszcze bardziej pobudziło moją ciekawość. Ale żeby wytłumaczyć wam, o co biega, musimy się cofnąć do sezonu 6. W sezonie 6 odbył się jeden z najlepszych eventów Fortnite. To pod koniec tego sezonu kostka nad zalewem zdobyczy zaczęła się bardzo szybko kręcić, aby następnie zabrać wszystkich graczy do właśnie próżni. Na początku wspomniałem wam o panu Donaldzie. Słowo próżnia przykuło moją uwagę, ponieważ podczas tego właśnie wydarzenia pan Donald ustawił swoją lokalizację jako Void, czyli próżnia, czyli to tajemnicze miejsce. Poza tym, że mieliśmy okazję dotknąć podczas tego wydarzenia magicznego motylka, to coś jeszcze innego mnie zdziwiło. Oglądając powtórkę z tego eventu zauważyłem, że jeśli się przyjrzycie, to w tle w tej próżni widać mnóstwo innych kul energii. Dokładnie takich samych jak ta, która była podczas wydarzenia sezonu 8 w skarbcu. Teraz ta kula ze skarbca jest w o wiele gorszym stanie, o czym już wiecie. Wracając do niespodzianek, to nie wszystko. Pewien youtuber z sąsiedniego państwa zauważył, że cały event z motylkiem w sezonie 6 był zamknięty w ogromnej sferze. I co ciekawe, nazwa kodowa tej sfery w plikach gry to po polsku punkt zerowy, zewnętrzna powłoka. To oznacza, że Epic Games już od dawna miało te szalone plany co do fabuły Fortnite. Wow! Okazało się, że całe to wydarzenie działo się w jeszcze większym punkcie zerowym? Albo to jest ten sam punkt zerowy, który teraz jest taki mały nad zalewem zdobyczy. Ciężko jest mi teraz to o 4 rano skleić w całość. Cofnijmy się jeszcze bardziej. W skrócie, kostka została zesłana na mapę przez wielki różowy piorun z wyrwy. Wyrwy, którą otworzył przybysz swoją rakietą w poprzednim sezonie. Następnie kostka otworzyła runę, dzięki którym naładowała się i zesłała na mapę swoją armię biesów. My gracze daliśmy sobie z nimi radę. Kostka pod koniec swojego istnienia dosłownie kapała energię do wiru na środku zalewu zdobyczy. Co każde kapnięcie, kostka była coraz słabsza. Co ciekawe, na miejscu tego wiru, tam gdzie kostka dosłownie wylała swoją całą energię, jest teraz skarbiec. W środku tej białej dziury w wirze okazało się być ogromne pomieszczenie z kulą energii, która została prawdopodobnie uformowana dzieki właśnie kostce. Kostka po wyczerpaniu się zaczęła się szybciej kręcić i znowu jesteśmy tutaj. To już mieliśmy okazję omówić. No, to chyba wszystko, co wiem na temat kul energii w Fortnite. Na mapie jest teraz jedna, niestabilna bila i myślę, że gdy tylko ta ochronna powłoka nie wytrzyma już więcej, to cała mapa zostanie zniszczona. Swoją drogą to wyciek Fortorego się sprawdził. Kula energii dzisiaj jest o wiele bardziej aktywniejsza, niż była ona w sobotę wieczorem. Musimy jeszcze kiedyś odpowiedzieć na pytanie, jaki związek cały czas miała z tym osobliwość i czy skarbiec, jaki znamy teraz, był pod Lutlejkiem od zawsze. Dajcie znać w komentarzach o swoich przemyśleniach na ten temat. Wspólnie może ułożymy coś ciekawego. Na koniec pokażę wam jeszcze jedną ciekawostkę. Oto lokacje wszystkich hełmów osobliwości, które trzeba zebrać, jeśli chcecie mieć wszystkie style do tej postaci. Zauważcie, że każda z tych lokacji ma coś wspólnego z ostatnim wydarzeniem. Maska Drifta, ta pod srogim szczytem, jest dokładnie w tym miejscu, w którym skrywał się wielki potwór, zanim wlazł do wody. Maska Pani Misi jest za to w fabryce robotów. Tam oczywiście powstał ogromny robot. Maska Pomidorka jest w zalewie zdobyczy obok skarbca. W skarbcu za to była kula energii, która była celem potwora. W nowo wykrzywionych tuż pod posągiem była kolejna maska. Jak wiecie, posąg okazał się być częścią tajnej broni robota, wielkiego miecza. Zielona maska Rexa za to jest tuż obok szkieletu pogonanego potwora. Ciekawe, co?
Nasz ukochany robot-bohater, który pewnie jest sterowany przez osobliwość, dalej gdzieś sobie jest, po tym jak odleciał w kosmos. I lepiej, żeby nam pomógł z tą bilą. Albo nie, wolę nową mapę. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.